Mariusz Pudzianowski, odczytaj poprzednią wiadomość, Bogzyl. Ważna rzecz. Pakiet. I to prawdziwy Mariusz napisał. Serio? Tak, bo ja właśnie piszę też z Mariuszem Pudzianowskim. A to pozdrawiam Mariusza. O jego potencjalnej walce z Matym Murańskim. Mocna. Serio? Tak, podobno Mateusz Mariusz, Murański. Pozdrawiam. Mateusz Murański wszedł do Tira, Kozbudu, tej firmy, wiesz, no, której. No tak, oczywiście. No i, za, no co, no, no, kruszył, kruszył tynk. Tak? Tak. O. I jest kurwica ogólnie ze strony Pudzianowskiego, ja to rozumiem i pozdrawiam jakby Mariusza, ale będzie wszystko na pewno dobrze. Nikt nie kruszy tynku w Tirze Mariusza bez Mariusza. Ja Mariusza osobiście bardzo lubię, znamy się. Jeżeli Mariusz, jeżeli potwierdzasz, no, zasubskrybuj mój kanał. O, napisał, przecież Pudzian go zajebie. No jakby, a, no, to nikt, jest... nikt tutaj jakby w ogóle nie dementuje tej, ucieszę gawiedzi. Tak, tej możliwości, ale no prawda jest taka, że Mati kruszył tynk Kozbudu w tirze Mariusza Pudzianowskiego. Aha. I chuj właśnie nabał, no mega dużo sypu zostawił po prostu i Mariusz wchodzi pewnego ranka, stary, z jakimś harcerzem. Pamiętam teraz o prawdziwym tynku, tak? Bo już tak, oczywiście o tynku budowlanym, tak? A, okay, no, i Mati po prostu cały upierdolony tynkiem. Myślałem, powiedział, że sorry, ziob, i spierdolił. Myślałem o czymś zupełnie innym.